Mała Fatra to znany i ceniony turystyczny region leżący w północnej Słowacji. Sercem regionu jest miejscowość Tierchowa, słynąca z surowej, niepowtarzalnej przyrody, z uroków, której korzystają latem turyści, zimą narciarze. Znana jest też ze swych obywateli, którzy ją rozsławili w świecie. A taką najbardziej znaną postacią jest Jura Janosik, który urodził się w Tierchowej. Spotkać go możemy i dziś. I tu, u bram Parku Narodowego Mała Fatra, i w muzeum, jako inspiracja dla kilku już pokoleń twórców. A kto jest ciekaw, gdzie się urodził i wychował legendarny zbójnik, wystarczy krótki spacer. Czym wabi turystów Mała Fatra dziś? To skaliste szczyty i łagodne zbocza, wąwozy wyżłobione przez wartkie potoki, piękna, dzika przyroda. Jednym słowem, wszystko, czego pragnie turysta. Od czego zacząć turystyczną przygodę w Małej Fatrze? Najlepiej od wyprawy w Diery. Będzie to ekscytująca wycieczka dla całej rodziny. Tym bardziej, że to jedno z niewielu takich miejsc na świecie. Większość tras, tych łatwiejszych i tych dla doświadczonych turystów, prowadzi z Tierchowej. Na szczyty Rosupca, Chleba czy najwyższego punktu Małej Fatry, Wielkiego Krywania. Choć to ponad 1700 metrów nad poziom morza, wycieczka będzie łatwa, a widoki zapierające dech w piersi. O ile połowę drogi pokonamy kolejką linową. A w południowej części Fatry Krywańskiej miejsce, którego żaden turysta nie powinien przeoczyć. Wodospad Szutowski. Piesze szlaki spacerowe to nie wszystko, co ma do zaoferowania region Mała Fatra. Są tu też znakomite trasy rowerowe. Rodzicom z dziećmi polecam trasy wokół Zapory Żylińskiej. To łatwe ścieżki nad samą wodą. Dla doświadczonych rowerzystów mamy bardziej wymagające trasy w górach Małej Fatry i Wierchowiny Kysuckiej. Trasa wzdłuż Zalewu Żylińskiego służy nie tylko rowerzystom. To także ulubione miejsce dla miłośników przemieszczania się na wrotkach. A hulajnoga? Oczywiście. Ten, wydawać by się mogło, zapomniany już środek lokomocji jest idealny, by poszaleć na trasie zwrotnej do Tierchowej. Region Mała Fatra przecinają dwie rzeki, Orawa i Waga. Dla miłośników sportów wodnych organizowane są tu spływy tratwami i bardziej ekscytujący rafting. A gdzie zatrzymać się na weekendowy czy dłuższy wakacyjny pobyt? W regionie turystycznym takim jak Mała Fatra znajdzie się nocleg na każdą kieszeń. Na podróżnych czekają wytworne pokoje w Żylinie czy Tierchowej. Kilkugwiazdkowe hotele oferują nie tylko wysoki standard noclegów, ale także znakomitą kuchnię, no i oczywiście wieczorny relaks na basenie czy w saunie. Na prawdziwych turystów czekają tradycyjne schroniska i kemping. Coraz bogatsza jest też oferta rodzinnych pensjonatów. Tu klimat tworzą gospodarze. Takie wakacje na długo pozostaną w pamięci.